Europejski Fundusz Społeczny to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego głównym celem jest rozwój człowieka i społeczeństwa. Kapitał ludzki jest najcenniejszym dobrem każdego narodu i Europejski Fundusz Społeczny jest takim funduszem, który ten kapitał ludzki kształtuje i dlatego bardzo liczymy na to, że te dobre wszystkie praktyki, sukcesy ludzi, którzy na przykład założyli własną działalność gospodarczą i im się udało, ludzie, którzy pokończyli szkolenia i odnaleźli się na rynku pracy, zmienili status na pracującego z bezrobotnego, to są bardzo cenne doświadczenia. Powinniście Państwo szeroko promować, chociażby po to również, żeby ludzie nie bali się przychodzić na programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wręcz szukali tych programów i wiedzieli, że to jest dobra marka, która na pewno im pomoże. Czy dziennikarze przeszkadzają, czy pomagają? Myślę, że pomagają wypromować dobre praktyki i rozpowszechnić je. I zachęcać także wszystkich do współpracy z nami w ramach realizacji różnych programów. Pomysłodawcy konkursu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Europejska już po raz trzeci zwrócili się do przedstawicieli mediów, zarówno z ogólnopolskich koncernów, jak i małych regionalnych redakcji. Pierwsze miejsce w kategorii ekran zdobyła nasza redakcyjna koleżanka Sylwia Małachowska. Otrzymałam dyplom i statuetkę, takie wyróżnienie, które dostałam po raz pierwszy w swojej dziennikarskiej karierze. W związku z tym jest mi tym bardziej miło, iż zaledwie po roku pracy w zawodzie dziennikarza zostałam nagrodzona, znajdując się w bardzo znamienitym gronie. Program dotyczył Teatru Arkadia, który skorzystał z dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Teatr Arkadia prężnie działający, chociaż mały, rozwijał dzięki dofinansowaniu, dzięki wzięciu udziału w programie Wsparcie na Starcie swoją działalność. Mógł ją rozszerzać, członkowie teatru mogli realizować dzięki temu swoje marzenia, zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt. Bardzo ważne jest działanie, pisanie różnych projektów, realizowanie swoich marzeń. Nie trzeba się tego bać, nie trzeba ulegać swojemu strachowi związanemu z niezrozumieniem jakichś prawnych kruczków, bo tak naprawdę, jak się mówi, strach ma wielkie oczy. Zazwyczaj nie wygląda to tak strasznie, a dzięki wzięciu udziału w różnych projektach, nie tylko tych europejskich, ponieważ tych projektów realizuje się bardzo wiele, może naprawdę realizować swoje marzenia. Telewizja jest takim bardzo magicznym medium. Operujemy nie tylko dźwiękiem jak radiowcy, ale jeszcze i obrazem, więc tutaj mamy przewagę nad kolegami z radia czy z prasy. I dzięki temu, wykorzystując te dwa niezwykle cenne narzędzia, no można rzeczywiście w sposób atrakcyjny przekazać bardzo skomplikowaną ideę, słuszną, wspierającą lokalne inicjatywy, ale jakże skomplikowaną, gdy patrzymy na teczki dokumentów, które opisują te projekty. Oczywiście ludzie mają taki dystans, taka granica. To nie jest dla mnie. To są projekty skierowane do dużych urzędów, wojewódzkich najczęściej, do jakichś wielkich firm, w których są specjaliści. Okazuje się, że nie. Te projekty są skierowane do zwykłych ludzi. My w tym cyklu programów pod tytułem Ekonomia Społeczna chcieliśmy pokazać naszym widzom, nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego, ale także z całej Polski, że właśnie w poszczególnych miastach, i tych dużych, i tych małych, działają małe grupy wsparcia, które wymyślają niekonwencjonalne projekty, niekonwencjonalne rozwiązania, siadają mozolnie, często wieloma nieprzespanymi nocami jest to tutaj okupione, ale jednak okazuje się, że taki zwykły, szary człowiek jest w stanie, w momencie, kiedy ma świetny pomysł, zaparcie i taką determinację w sobie, jest w stanie coś ciekawego, niekonwencjonalnego zrobić. W komisji konkursowej trzeciej edycji konkursu Ludzka Twarz FS znaleźli się przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych, Stowarzyszenia Polskich Mediów, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jury przewodniczyła dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, drodzy laureaci. Mam zaszczyt powitać Państwa w imieniu przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, współorganizatora konkursu Ludzka Twarz AFS. Cieszę się, że mogę osobiście pogratulować zwycięstwa laureatom, autorom najlepszych prac dziennikarskich promujących Europejski Fundusz Społeczny. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Państwu za ogromny wysiłek i wkład, jaki włożyliście, aby przybliżyć odbiorcom Waszych artykułów, audycji radiowych
i reportaży telewizyjnych tę tak ważną, ale i trudną tematykę, jaka kryje się pod hasłem Fundusze Europejskie. Z EFS pochodzą środki m.in. na wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy.